Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się drugiej edycji LEGO Masters. Zapraszam! Dobra, zaczniemy sobie od takich podstawowych informacji. W programie oczywiście wystąpi 6 par, czyli tak jak w ubiegłym roku. Zasady są proste, wiadomo. Ten, kto wygrywa w pierwszym odcinku, zdobywa złoty klocek, nic się nie zmieniło. Ale dla tych, co nie oglądali poprzedniej edycji LEGO Masters, przypomnę wszystko, co było do wygrania. No i jeszcze dzisiaj przyjrzymy się, kto wystąpi w tym LEGO Masters. No dobra, nagrody, czyli oczywiście to, co w sumie wszystkich najbardziej interesuje, czyli 100 tysięcy złotych oraz zestawy klocków LEGO warte aż 10 tysięcy złotych. To jest oczywiście za wygranie pierwszego miejsca. Również tam jest jeszcze ten puchar LEGO Masters, to wiadomo, czyli nic od ubiegłego roku się nie zmieniło. Kiedy emisja LEGO Masters, zapytacie? Emisja programu LEGO Masters nastąpi 5 listopada na antenie TVN, no czyli również nic się nie zmieniło. No ale dobra, gadanie gadaniem, ale kto wystąpi w LEGO Masters? Tak jak już na wstępie wspominałem, 6 par po 2 osoby, czyli razem 12 uczestników. No i szczerze Wam powiem, no tutaj tak na serio, to znam taką jedną osobę, czyli oczywiście Patryka z kanału Klockowizja. Ja ten kanał polecam, bo jest naprawdę bardzo fajny. Recenzuję tam zestawy ogólnie z lat 80-tych, 90-tych. Link do jego kanału zostawiam Wam w opisie. Polecam sprawdzić, bo jest naprawdę ciekawie. Tak swoją drogą, to robi miniaturki w tym samym programie co ja. Coś nas łączy. Dobra, ale co z resztą uczestników? Poczytałem trochę, poszukałem, no i na kanale JK, możecie sobie zobaczyć tak szczegółowo, są tam te osoby opisane. Pamiętacie, że w ubiegłym roku w LEGO Masters oczywiście mieliśmy młodego uczestnika, czyli oczywiście Wiktora. No a tutaj mamy kolejnego takiego młodego uczestnika i jest to Kacper. A tak swoją drogą, no to właśnie w następnym LEGO Masters nie zobaczymy klocki z zapałem, a szkoda, bo ja tego LEGO-tubera bardzo lubię, no ale niestety nie został on wybrany przez jurorów na castingu. No i jedną z takich poważnych zmian jest zmiana jurora. Pamiętacie lub nie, w ostatnim roku był to brodaty geek, no i większości osób nie spodobał się w kwestii jurora. Ja tego LEGO-tubera naprawdę bardzo lubię. Czy ta zmiana będzie dobra, to się okaże w dalszej części programu. No i zobaczymy, jak Kamil Bednarek, bo o nim mowa, nowy juror programu LEGO Masters, poradzi sobie ze swoją funkcją. Jestem ciekaw, a Wy dajcie znać w komentarzu. A co do drugiego jurora, bez zmian, czyli Aleksandra Mirecka, zostaje w jury. A co z Marcinem Prokopem? Zostaje jak najbardziej. Dla mnie naprawdę spełnił swoją rolę i bardzo fajnie dzięki niemu oglądało mi się tamtejsze odcinki LEGO Masters. Dajcie znać, jakie są Wasze odczucia po wysłuchaniu właśnie Marcina Prokopa. Dla mnie on dodawał takiej radości do tych odcinków, no i bardzo fajnie prowadził ten program. Ten człowiek jest do tego stworzony. No i tak swoją drogą, wyszedł już pierwszy zwiastun pierwszego odcinka, także też link macie w opisie. Polecam zajrzeć, co tam będą konstruować nasi bohaterowie. Dla mnie druga edycja programu LEGO Masters zapowiada się czadowo. No i już z niecierpliwością czekam na 5 listopada, kiedy zobaczymy pierwszy odcinek LEGO Masters. No i dobra, to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że mniej więcej przybliżyłem Wam drugą edycję programu LEGO Masters. Dla mnie zapowiada się naprawdę ciekawie, no i na pewno będę oglądał. A Wy dajcie znać w komentarzu. Standardowo dziękuję Wam za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, to już wszystko. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!